Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Ruchu Palikota dotyczące sprawozdania komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, druki 212 i 574. Jak już usłyszeliśmy, projekt zakłada zmianę naliczania zasiłku rodzinnego. I cóż, szanowne posłanki, szanowni posłowie, podczas debaty nad tym projektem w Komisji Polityki Społecznej jako praktyk odnosiłem czasem wrażenie, że część jej członków myli to świadczenie, jakim jest zasiłek rodzinny, z zasiłkami z pomocy społecznej. Tak jak mówiłem podczas pierwszego czytania w pracach komisji, projekt zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość jest ciekawym rozwiązaniem dotyczącym zasiłków rodzinnych. Jego przyjęcie sprawiłoby wreszcie, że za politykę społeczną nie będzie odpowiedzialny minister finansów. Niestety nie otrzymałem odpowiedzi od przedstawiciela wnioskodawców. Może dzisiaj podczas tej debaty raczy pani poseł Rafalska mi odpowiedzieć, skąd te fundusze na wprowadzenie tej ustawy. Powiem tak, że bezwzględnie konieczna jest szersza dyskusja nad zasiłkami rodzinnymi, ale skierowałbym ją raczej na kwestie związane z jego wysokością. Państwo ma obowiązek wspierania rodzin, natomiast zasiłek rodzinny, właściwie ta jego wysokość, nie pozwala na to, aby był on realizowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Ruch Palikota jest za rozwiązaniami prorodzinnymi. Uważamy, że potrzebna jest szczera debata na temat świadczeń rodzinnych i ogólnie na temat polityki prorodzinnej. Odnosimy jednak wrażenie, że projekt przedstawiony w druku 212, oprócz wskazanej wcześniej przeze mnie sytuacji, czyli tego wpływu ministra finansów, zbyt wiele nie zmienia, jeżeli chodzi o pomoc samym rodzinom. Uważamy, że tak jak mówię, ważna byłaby tutaj debata na temat ewentualnego podwyższenia kwot zasiłku rodzinnego. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji, czy będziemy popierać, czy będziemy przeciw, natomiast zrobimy to przed samym głosowaniem. Dziękuję.